kilku lat jestem szefem kuchni i restauratorem. Znajdujemy się w Bistro Officine, którą otworzyliśmy w grudniu 2018 roku. Z założenia od początku Bistro miało być malutkim, przyjemnym miejscem, gdzie serwujemy prawdziwą kuchnię opartą na świetnych składnikach, przygotowaną w prosty, ale bardzo smaczny sposób. Po roku pracy tutaj u nas w Bistro, gdzie już praktycznie rozkręcaliśmy, gdzie zaczęliśmy być mega zadowoleni z naszych efektów, naszej pracy, pandemia przyszła i bardzo szybko musieliśmy zmienić taktykę. W pierwszej kolejności zajęliśmy się pieczeniem chleba. Była to rzecz, którą zawsze chcieliśmy się zająć, nigdy na nią nie było czasu, a tutaj z nieba przyszło nam bardzo dużo wolnego czasu, więc skoncentrowaliśmy się na pieczeniu własnego chleba. Bardzo szybko do chleba zaczęliśmy przygotowywać różnego rodzaju słoiki. Były to na początku pasty do chleba, humusy. Później przerodziło to się w większą garmażerkę, czyli słoiki pełne naszego żurku, naszego bigosu, czy na przykład musu z wątróbki. Zajęliśmy się również produkcją naszego pastrami, czyli oczywiście mięsny klasyk oraz nasze wegańskie pastrami, które jest taką perełką w naszych produktach. Z wiadomych przyczyn i pandemicznych, i z tego, że jesteśmy troszeczkę na uboczu, musieliśmy znaleźć dojście do szerszego grona naszych gości. Jednym z systemów, które wdrożyliśmy i nam pomogły, był Dish Order, dzięki któremu mogliśmy stworzyć sklep internetowy, a w nim umieścić wszystkie nasze chleby, nasze wyroby oraz nasze słoiczki. W Dish Order nasi goście mogą w łatwy sposób zamówić nasze produkty. Ułatwieniem było zgromadzenie wszystkich naszych produktów w jednym miejscu, zarządzanie nimi, pozwolenie sobie na lepsze zaplanowanie dostaw. Oczywiście, kiedy pandemia się skończy, otworzymy się szerzej dla gości, zaprosimy ich do środka, zaprosimy ich do naszego ogródka. Jednak to, co już zrobiliśmy do tej pory, pozostanie z nami, czyli zamówienia online, produkcja pieczywa, przygotowanie własnego pastrami czy własnych słoiczków, to na pewno będzie jeden z głównych elementów naszej działalności.